W Limassol w meczu grupy pierwszej Cypr zremisował z Izraelem 1-1. Już w trzeciej minucie goście objęli prowadzenie. Akcję wypracował Idan Tal, a bramkę strzałem głową zdobył Omri Afek. Taki wynik utrzymał się do przerwy. Wyrównanie padło dopiero w 60. minucie. Także po uderzeniu głową, strzelcem gola był pochodzący z Niemiec napastnik Omoni Nikozja 35-letni Rainer Raufmann. Reprezentacja Polski po pierwszej połowie remisuje z Węgrami 0-0. To wszystko w tych wiadomościach. Do usłyszenia.